No, jak zwykle. No, ja nie wiem, kto tu za co chwilę mówi, powiedz coś, powiedz coś. Ej, no ja miałem tylko... Wróć. My tylko mamy 2 tygodnie obsuwy z serii. O co wam chodzi? Właśnie nie wiem. To my mamy 2 tygodnie, co? Możemy poczekać jeszcze te parę minut. Mam 2 tygodnie, co? No, odcinki miały być na 1 sierpnia, prawda? Prawda. Aha. Mamy który? 16. No to trochę w plecy. Odrobinkę. Dobrze, że ja się o tym dowiaduję dopiero dzisiaj. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. W pierwszym odcinku, hura, nareszcie w końcu 4. sezonu. Jej. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Wreszcie mamy 4. sezon po 2 tygodniach obsuwy. No to technicznie to będą Entuzjazm, za 3 tygodnie. jej. No, co Kari, takiego. jej. Tak, i dzisiaj Jej. zaczynamy w składzie Dark, Janak i ja, Karibili. Powiedzcie cześć. Czyli dokładnie dokładnie tak, Janak. tak samo jak w każdym sezonie. W zasadzie, może tak powiedzieć, Janak, coś ci się stało z mordą, sorry. Tak przypakował Przemalowanie. na klacie, że aż mu się oczy No. wytrzeszczyły. Aż mu się sutki pokazały i pępek. Tak, a ja chyba dobre słowo wymyśliłem. Jakie? Wytrzeszczły. Wytrzeszczyły. No, Ojej, moja Kamil, nauczycielka od polskiego się przewraca w grobie. odwróć się. Tęskniłem za tym celownikiem. No tak, to jest celownik tego szefa wszystkich szefów, gdzie można rzucać ostre przedmioty, bo to zawsze jest moja wina. Aha, czekaj, rzucę ci piórko. Nie. Masz nożem. W sumie to pióro wygląda jak nóż. Znaczy na moim tekście pakowy jesteś na Piórko się swoim, nie? przyda, bo w tej chwili myślę, że jest południe, czas najwyższy zacząć. Nie wiem, coś chcecie wiedzieć odnośnie tego sezonu, poza tym, że już pewnie czołówka zespoilerowała wszystko. Swoją drogą podeślę wam ją za chwilę. Okej. 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 W zasadzie co ja się zastanawiałem, skąd te wszystkie rośliny, ale mnie już chyba Wow. ktoś uświadomił, że tak, tego jest strasznie dużo. Chyba. To jest, panie i panowie, orzeł. Tak, to jest orzeł, a ja grałem na Creative, bo I testowałem, ro czy działają robi różne kłody. pok. Jak kura. Tak, brawo. No cóż. Jeden klocek drewna sobie odpuścimy. Ja myślę, że pierwszy odcinek się rozpocznie i skończy jak O, zwykle, no, czyli no, będziemy napęd. tłukli drewno. Bo poza tym, że jest A parę nie, nowych bo ja będę modów. tłukł świnie. Wiesz co, kurczę, ja chyba muszę wyciągnąć tego, jak to się nazywa. Readme. Bo nie pamiętam, jakie mody tu dodałem. Na pewno jest Botania nowym modem i na pewno jest Adventure Amulet ze wszystkim, co to otacza. Ktoś pamięta coś z tej listy jeszcze? Pożegnaliśmy się z Ekstrabiumsami, bo Biomes stwierdziłem, of że Tak, są. Biomes of Tak. Plenty też. Dałem sobie plenty wyleciało. Coś jeszcze wyleciało. Dalej nie ma Konsekwencji? portal Gana. No nie ma portal. Za to wyleciało Enhanced Portals również. Też z tego powodu, że po prostu nigdy nie używał. Stwierdziłem, że równie dobrze może być Minecraft w dalszym ciągu. A tak w ogóle to jeszcze nie powiedzieliśmy, kto powinien jeszcze być w tej serii. No bo ja też Bo nie wiem. tak, będzie na pewno Klars. Będzie na pewno Klars, jak już wróci. A przynajmniej tak się na razie mówił, że będzie. Zapowiadał. I ponoć ma być jeszcze save mod, ale nie wiadomo, czy będzie. Mówił, Tak. że być może tak. Tak, dlatego mówiłem, że spoilery na czołówce były. Również powinno tu być kilka osób, które się zgłosiły do rekrutacji, a które nie odpowiedziały mi na PM-a, na kanale. No, Bo mówię, że ci to część. Tak. wrzucają do spamu. Wiesz co, ja sprawdziłem Gmaila, tam nic nie ma w spamie. Ale nie, wrzucają ci te Te wiadomości, twoje które wiadomości. tak, które wysyłasz, to wrzucają ci do spamu, bo tam linki wysyłasz. I to traktuję jako jakąś reklamę czy coś takiego. No cóż, bez Ja bym sensu. do was poszedł, ale ja was zgubiłem. Gdzie jesteście? Wiesz co, jesteśmy koło spawnu. Ja tak tutaj Jestem biegam. z O, tobą. cześć. Cześć, Ja cześć. tak tutaj biegam, kurczę, i nie wiem co zrobić. Gdzie byście pobiegli? Ja Na tym zbieram szczycie drzewa. wzgórza. Ja zbieram O, drzewa. widzę was. Myślę, że możemy się tu ufortyfikować. Na pewno, słuchajcie, istotna zmiana z Weeping Angels, więc proponuję się szybko zaopatrzyć w kilofy. Okej. Coś o killoffach to już było chyba w poprzednim sezonie, o ile pamiętam. I Weeping Angels.
Tak, tylko że w poprzednim sezonie one się pojawiały dość głęboko i rzadko kto je spotykał, więc tym razem będą u nas tutaj ganiały po tym lesie prawdopodobnie, na którym nie jesteśmy Kari, klasce. kari, kari, może ktoś ma już kilo w jakieś drewniane, to ja bym zrobił szybko kamienne, żeby nie bawić się drewnianymi. To ja zrobię. Ja mam drewno tutaj w skrzynce, od razu zacznę wrzucać. Bo to tak trochę bez ładu i Wow. składu. Ja mam wielkie Świetna plany, pozycja. słuchajcie, na tą serię zasadniczo, ale to jeszcze nie wiem, jaką formę to wszystko przyjmie. Czy się skończy na tym, co było tak, jak było poprzednio, że najpierw budujemy komunę, a później każdy bierze swoje te bambotle i leci robić solo. Prawdopodobnie coś w tym rodzaju, chociaż jeżeli Save Mod się zdecyduje, żeby jednak nagrywać, to ja pewnie się jakoś zakwaturuję razem z Save Modem. On stwierdził, że sam tu nie chce. Tak, będziemy Stwierdził, homoseksualnym małżeństwem. tak, stwierdził również z tego, co ja pamiętam z tej rozmowy, bo byłem przy niej, to że jest strasznie nędzny ten modpak. Mało modów. Według Save Moda to każdy modpack, który tutaj zrobimy, jest nędzny, także już bez To się przesady. też powtarza co sezon, czyli właściwie taki odgrzewany kotlet. Kurczę. Słuchajcie, jak się rozwalało kamień łapą, to kamień nie wypadał? Nie, nie wypadał. Cholera się, dawno nie grałem w Minecrafta, słuchajcie. Bardzo dawno. No, ostatni raz jak grałem w Bardzo. Minecrafta, to był ostatni odcinek z trzeciego sezonu chyba. Dosłownie. Wow. No nie Kiedy to licząc było? jakiś... O Jezu. W Maju? lutym? W maju. O Jezu, to 2 miesiące już zapomniałeś, że kamień nie wypada, jak bijesz ręką. Ej, no, No jak się jest na zajęło mi dwa poziomie... klocki, żeby się przypomnieć. Dalej pamiętam, jak się piston robi, to jest w ogóle cud. Ja mam kamienny kilo w ogóle, wiecie? Już jest wieczór. To może zrób jeszcze nam kamienne kilofy, bo sądziłem, że ktoś to, nie wiem, ktoś się tym zajmie, jedna osoba, żeby nie łazić z drewnianymi. Olawa. Ktoś lawę? Albo Nie, dziękuję, słuchajcie, nie wiem, jak to akcesoria. się skończy, ale kurczę, już umieram z głodu. Za dużo Mi sprinta. niewiele brakuje, mi niewiele brakuje w zasadzie. To znaczy, jeszcze mam no, jakąś niecałą połowę, ale Po mam co tak też sprintujecie? dwa No jabłuszka. właśnie. Tak z przyzwyczajenia po poprzednim sezonie, bo już mieliśmy tego tyle, że nikt nie zwracał na to uwagi. Ja się przyzwyczaiłem w Alfie, że nie sprintuję teraz wcale, więc. No ja w sumie też. Żółwik. Ja tu koledzy mam węgiel. Więc No. jakbyście do mnie wpadli, to by było fajnie. Wiesz co, zbieraj, zbieraj. Musimy się chyba usytuować na czubku tego wzgórza i zrobić jakieś okopy, bo za W chwilę zasadzie. zaczną wyłazić Kari. zombiaki. Kari, 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 ale tutaj jest w zasadzie taka fajna jaskinia, dosyć głęboka, ale można ją sobie fajnie oddzielić i można by się w niej zakopać. O tu. Tutaj? Tu, O, tu, tu, no tu, tu. tak. To jest bardzo dobre miejsce. Kurczę, całe drewno zostało w skrzynce. Teraz kto tam pójdzie? Ja Janek, mam jesteś przy drewna skrzynce? trochę. Ja tu jestem. Dawaj, crafting table. Gdzie wy w ogóle żeście poszli? Jak zwykle mnie zostawili. Ja tu No kuch jesteśmy ciskam. pod tą. O, właśnie. No Ja coś. jestem pod tą górą, kurczę. Pochodnie, Janak, streszczaj się. No, ej, no. No Takiej miałeś mieć mocnej pięści ten. nie mam, żeby No. w drewno Daj crafting walić. table. A tu A ja nie są. mam crafting table. No Ale masz idę. drewno. Dobra, Idę. już robię. Uspokój się. Idę. O, Jesus. Panika, histeria. Kurczę, Już nikt, nic nie wie, co daję, już robić. daję, już daję, już daję, już O daję, co już ta daję. muzyka mi leci? Już jest. Dark, twoja Już wina. jest. No to teraz tylko na drewno czekamy. Pa. Moje. Bo jakimś cudem mam Aha, tylko okej. sadzonki. Okay. Już się daje. Masz całe drewno. Ja już, słuchaj, z przyzwyczajenia zaczynam spele rzucać. Za dużo wołam. Ja z przyzwyczajenia to kosy cały czas wyciągam, żeby szybciej biegać. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Nie. Nope. Nie, wy nie. Jednak może jakieś pochodnie, czy coś? Ja? Nigdzie. Węgiel? Nie. O, Karymiri ratuje dzień. Kari, Kari, wybawicielu ty nasz. Czy coś? Jeszcze bym zabezpieczył wejście, wiecie? Bo naprawdę, ja sprawdziłem. No Pamiętacie, trochę. jak w poprzednim sezonie było coś takiego dziwnego, że się w ogóle nigdzie moby nie chciały spawnować, no nie? Aha. Ja podejrzewam, że... Uwaga, już lecą zombiaki do nas. Ja podejrzewam, że to miało Pistol coś włączyłeś. wspólnego z... Nie, nie, nie. Właśnie nie był.
To mogło być coś wspólnego z Biosoplety właśnie, ale nie udało mi się tego nigdy potwierdzić do końca, bo nawet w biomach, w których, okay, które były normalne, teoretycznie niezmienione przez ej, ten biosy, zombie ma to 50 HP, weź aha, może nie gadaj, a nam pomóż. Czekaj, bij go, żeby tu nie wszedł, a ja zrobię miecze, co? Mogę tylko dwa, bo więcej kamienia nie mam. Przepraszam, przepraszam. Dobra, idź tam, ty masz miecz. Masz. Dziękuję. I ekwipunek też włączam na i. Cholera. A, tak, jest włączony normal. No! Brawo, Dark. No. Dark, mój bohaterze. Jej, achievement. Ojej. Myślałem, że to on ciebie zawił. No, Dark chciał być ten, bo żeby ta walka odbyła się w duchu prawdziwego fair play, rzucił mu miecz. No dokładnie, dokładnie. Nie wiem, czyś... Wow, kasa. Czyś koper z... Masz tam kill-off na dole, Kyle, albo Dark. Tym razem to ja sobie wezmę, dziękuję. Okej. Okay. Teraz kopaj kamienia. Kopam, kopam. Wytłumacz mi to, jak to działa. Mam 60 FPS-ów, a laguję jakbym miał 20. Ja mam 60 FPS-ów i w zasadzie mam ten sam problem. No chociaż, właśnie. Wiecie co? Chociaż... Ja mam 51 i nie mam, no tak mi skacze między 50 a 30, ale wydaje się płynie. Mam nadzieję, że na nagraniu też to wszystko będzie ładnie wyglądało, wbrew pozorom. Ja mam nadzieję, że na nagraniu właśnie będzie lepiej niż teraz. Niby nagrywam i w 70, a... A macie jaką Javę? O ósemkę. Bo ja tam zarzuciłem taki parametr, który trzeba dodać do klienta, bo mnie tak, silnik chciał tak, załadować. Wklejałem sobie nawet do opisu sobie do nozatnika. Tam były dwa, to był XMX, który nie działa na ósemce i taki drugi, który działa na ósemce. Prawda, i ten drugi prawda, prawda. No, ten to drugi ciekawe, bo ja jak zwykle go nie dostałem. Wszystko przez Dark. Wszystko nie czytasz tych plików, które przesyłam dokładnie razem z paczką, o. Ja czytam i wiem. Gdzie? W changelogu? W Excelu z listą. Ja Excela nie mam. No to masz problem. No to trzeba sobie zafundować pakiet Office albo Open Office, no, ale... albo co to tam się używa w tej chwili do darmowego otwierania plików Excel. Nie, żebym się chwalił. 100 zł, żeby sobie cyferki poczytać w Excelu. Nie, no to jest Open Office przecież, albo jakiś inny TrueViewer. Tych programów jest od groba. Ale wiesz co, Kari, nie wiem jak to wkleiłeś, bo jak tylko próbuję to skopiować i wyłączyć, to mi twierdzi, że zła formuła i że trzeba zmienić inaczej coś tam, nie zamknie się nawet. Okej, okay. Dlatego w sumie też nie było pliku readme pod tytułem troubleshooting, tak jak to było poprzednio, bo po prostu to był pierwszy dzień mój z Javą 8, bo inaczej się w ogóle nie chciał uruchomić bez Javy, jeśli dobrze pamiętam. Więc no, dopóki nie ogarnę tego tematu, jak to... Podobno ósemka jest super, hiper fajna i w ogóle jest lepsza, nie? No aha, jak na razie jakoś tak... No, poza tym, że musiałem ją zainstalować, nie widzę tych plusów. Wszyscy twierdzą, że lepiej sobie radzi z pamięcią i lepiej dobiera pamięć, aczkolwiek bez tego parametru nie chciał się launcher uruchomić. Więc nie wiem, co tam się stało tak naprawdę. O, Karimiri, dzień dobry. No cześć. Inna sprawa, że podobno Microsoft w tej chwili chce przypisywać Minecrafta na C-Sharpa. To jest bardzo ciekawe. Ponoć już to zrobili nawet poniekąd. A co, na co chcą przypisywać? C-Sharp. Żeby już nie był w Javie, tylko w C. Aha. No dokładnie. To w sumie miałoby sens. Oj, tylko... bardzo dużo sensu. Jak na grę z klockami, to żeby to w Javie działało i tak się zacinało, to jest niepojęte. No, już czas najwyższy. Tylko, że wtedy cześć, możliwe, Janek, że będzie trudniejsze, cześć Dark, nie widzę cię, ale cześć, że będzie trudniejsze na przykład pisanie modów. Pisanie nie. Mody też będą musiały być przepisane na C++. No, oczywiście, że będą musiały być przepisane na, nie na C++, ale bez przesady. Są no koderzy, nie masochiści. Ja nie jestem informatykiem, ja tu jestem od telefonu. Zasadniczo język się nie różni, po prostu są chyba trochę inne parametry, klasy są takie same. Coś takiego, nie wiem, jest tam kilka nowych funkcji, ale poza tym. Sechmot się tam teraz, kurczę, na fotelu ze śmiechu kręci chyba. Prawdopodobnie. Jak nas słucha.
Już widzę to w komentarzu. To mięso wzięliście. Ja wziąłem, bo umierałem. Dobra. No myślę, że słuchajcie, jest już dzień, czy jeszcze nie? Nie. Dlaczego tutaj noce zawsze są dłuższe niż dnie? Może dlatego, że siedzieliśmy przed nagrywaniem i dywagowaliśmy na temat tego, dlaczego wszyscy nie jesteśmy jeszcze gotowi zamiast nagrywać. No cóż, ja byłem gotowy. Od początku miałem pierwszy paczkę, serwer już stał i czekał. Nie miałeś, ty dostałeś ją po tygodniu chyba dopiero. A Janek dostał ją dzisiaj? W jaskinie. No właśnie. Ja się dzisiaj dowiaduję, że ja w ogóle w mistrzach uczestniczę. Dzisiaj? Od kiedy wiedziałeś? Niespodzianka! No może wiedziałem tydzień wcześniej. No to... Ale dzisiaj się dowiedziałeś, że dzisiaj nagrywamy, to prawda. Godzinę temu się dowiedziałem, że tak nagrywamy. O. Znaczy ja wiedziałem, że dzisiaj nagrywamy dzisiaj rano, ewentualnie wczoraj. To zależy od tego, co przyjmiemy za wcześniej. Reaper. Ja myślę, że możemy przeprowadzić detonację. Wow. Masz. Ale nie mnie. Ty też dostałeś. Ja dostałem po 3 serducha. Dobra. O, kurczę, słuchajcie, mamy ten wysyp kałamaric. Ja myślę, że to jest bardzo... Bardzo... Creeper. Z tego trzeba korzystać. Z tego trzeba korzystać. Oj, mamy darmowy piach. Jej. Wow. No nie powiem, kałamarice na pewno się przydadzą, bo musiałem przecież poprzednim razem robić farbę, bo się ink kończył. Dzięki Mistcraftowi czy czemuś innemu? Tak, Mistcraftowi. Wiecie co, mi się wydaje, że wszystkie kurczaki się zamieniły na te orły. Aha. Wiesz co, tak może być. To Botania pewnie robi. Gdzie tu jest jakiś mod options? Tyłkiem do przodu. Tak. Mówiłem już o tym. Ale nie, orły nie są z Botanii, to są z Adventures Amulets. A, tak, ten drugi mod, co tu jest. World of a Fallen Warrior. Jak się nazywa ten jeszcze, ten mod, co to jest, jak mod go wyłowił i nikt nie wie, do czego służy tak naprawdę? Nie mam pojęcia, nie patrzyłem. Nie Ex Nihilo, nie Executivo, kurde, jak to się... Co to był za tytuł w ogóle? Zaraz go... Kurczę, no muszę poświęcić chwilę, otworzyć sobie readme chyba. Znalazłem drewniany miecz upadłego wojownika. Chcesz nice. Dziękuję. A co, robi coś fajnego? Nie ma nic lepszego oprócz tego, że jest drewniany. Tak, to jest, kurczę, w ogóle symbol pokoju, drewniany miecz, tak w ogóle kiedyś nosili tacy ludzie. Nieważne. Gladiatorzy chyba dostawali drewniane miecze, jak odzyskiwali wolność. Widziałem nie wiem, filmie. Tego nie wiem. Wiem, że jakiś tam odłam czegoś tam nosił drewniane miecze jako symbol pokoju czy coś. O Jezu, oni nie Darku, warczą. Chodź tu. Idę. Patrz, szalony ożył. Idę, czekaj. Zabrzmiał jak biznes Indianina. Nie dotykaj go. Tak, jestem. Próbowałem znaleźć w tym. A, już jestem, próbowałem znaleźć na liście modów tego, o którym myślę. Enchiridion. To sobie znalazłeś moment. Tak, Enchiridion. Tak. Mod, który jest nowy w paczce i nikt nie wie tak naprawdę do czego służy. A znalazł się w niej, bo... Because reasons. Serio, naprawdę. Wrzuciłem go w jakimś celu. Żeby bardziej lagował. Prawdopodobnie tak. Właśnie nie, on chyba to w sumie nic nie robi, bo się nie doczytaliśmy wczoraj z tych modem. Przynajmniej nie jesteśmy pewni, o co kamandzi. Mi się wydaje, że ja go wrzuciłem jakieś API w związku z Adventure Samulec na przykład. Albo coś dobra, takiego. Dobra, Kari, ale cel. Podaj cel. No co, zdobyłem świat. Ktoś zebrał już tę skrzynkę, co tutaj była i Kari Miri zapchał ją drewnem? Tak. Aha, dałem ją tam do domu. Kurde, padłem do jakiejś dziwnej dziury. No to przykro mi, bo ja cię nie wyciągam. Możesz mordę. Ale bym skraterował. Ty, gdzie mój kilof poleciał? Do lawy pewnie. Aż sobie na replayu potem obejrzę. Nie, leży tutaj. Tak? O, uff. Zostawiliście mnie. No nie, kamienny kilof. No jeszcze mocno. Tak. W każdym razie tutaj mamy ten, nowy granit. Jakimś cudem ma oszczyt. A, Dark, ogarnąłeś, o co chodzi z tym ogniem? Dlaczego ma kratę?
Właśnie o to chodzi, że nie, dlatego że jak próbowałem wejść na serwer, zamiast grzecznie to zrobić na Survivalu, to próbowałem wejść na serwer i tak jakoś wyszło, że zabawna historia, nie sprawdziłem tego w ogóle. Wiesz co, ja podejrzewam, że to może być coś z tym plikiem takim fajnym meta dotyczącym animacji, wiesz? Możliwe, sprawdzę to. Że jest na przykład, wiesz, jakaś klatka za dużo albo klatka za mało i to po prostu tak głupieje. Ewentualnie czegoś brakuje. Tak w ogóle to gdzie wy jesteście? No nie wiem, ja tu byłem koło kogoś przed chwilą. W lesie. Aha, no to wiele wyjaśnia. To ja pozbieram węgiel. To właśnie zasadniczo ja próbuję robić drewno, żeby zrobić węgiel drzewny. Drugie, próbuję znaleźć jakiś metal, żeby zrobić metalowe narzędzie. O, jak miło. A ja dobra, znalazłem... to jaki mamy cel, bo dalej nie usłyszałem. No, podbijamy świat! Na razie Jadak. Jest czysty survival. Jadak, to jest Minecraft. Minecraft. Jaki ty chcesz mieć cel w Minecrafcie? No właśnie, nie wiem. No. Już gram tyle czasu w to, że ja nie wiem, co mam robić. To, wiesz, mogę ci zacytować tego z tutoriala. Find yourself a project. Okej. Okay. Tak, step 2, znak zapytania, 3, profit. Nie, no tak, to musisz. Ja już mniej więcej wiem, co chcę zbudować, jak to będzie wyglądało, i w tym celu sobie chyba zaanektuję tą górę, z której zaczynaliśmy. Ewentualnie tamtą obok. Ja i właśnie pewno... mam pomysł, co ja to będę robił i co. Bo ja się godzinę temu dowiedziałem, że w ogóle my to nagrywamy. No to ja mam dla ciebie cel, Janek. Będziesz grał w Minecrafta. Grubo. Grubo, nie? Słuchaj, nie wiem, czy Janek podoła. Aż muszę zmienić majtki normalnie. Nie, no spoko, pomożemy ci. Znaczy grać, nie majtki zmienić. Tego drugiego nie, zdecydowanie. Z tym będziesz musiał sobie poradzić. Słuchajcie, w ogóle macie jakieś założenia co do tej serii? No sławne założenia. No, wiesz co, nie wiem, do poprzedniej serii założenia pojawiały się chyba 2 miesiące. Z mojej ja strony, już chyba mam z 10 założeń ponad. Znalazłem żelazo. Przy takich założeniach, jak robiłem na przykład w zeszłym sezonie, to mi się odechciało grać już po kilku odcinkach. Więc no. A zwłaszcza po tym twoim modzie, co żeś wrzucił o oddychanie pod ziemią i tak dalej, to wtedy to już w ogóle. Mówię, nie. Ej, 5 minut, przepraszam. Dłużej niż 5 minut nie mogłem Ktoś chodzący w zielono-białych gadkach sezon wcześniej mi jęczał, że jest zbyt łatwo i żeby wrzucił jakieś mody, które rozgrywkę utrudnią. No ale to już była bardzo przesada. Ej, no jeszcze mógł być zombie apokalipsy. Pływałem sobie nagle i dostaję truciznę, bo pływałem. Hipotermię. No właśnie. To jest różnica. Chyba, że pływałeś w truciźnie. Ale to nie było fajne. Nie było. Później ktoś mi powiedział, że jak nosi się wiaderko z lawą na pasku, to się wtedy nie wpada w hipotermię. No, ale za to wtedy ci gorąco i się pocisz. I do tego... Pocisz się w zasadzie od wszystkiego, dlatego ja tam... Tak, nawet armora nie od pochodni się pocić. I chodzisz wolniej. Ej, w ogóle King Slime się zrespił. What? Myślę, że chyba nie mamy sprzętu, żeby go w tej chwili zmęczyć. Jak? A mi się kilo King Slime to akurat nie jest jakiś taki specjalny. O, King Slime? No dobra, no jak nas nie rozdeprze, to możemy zakończyć odcinek walką z King Slime'em, bo już tak patrzę widzę po zegarek. Widzę was! Dobra, ja bym chciał zobaczyć King Slime'a, bo ciebie widziałem. Nie masz tego King Slime'a. Nie mam pojęcia, ale widziałem pasek. No ja nie widzę żadnego. Hmm. A jest na tej, na wyspie chyba. No ale to on lubił kiedyś... Nie. Wiesz co, ja w ogóle nie mam minimapy w tym sezonie. Widzisz mnie? Kurczę. No jesteś. A ja nade mną jest widzę. Nie, wróć, to Dark jest. Aha. Okej, okay, widzę Karimiriego, dobra. A ja widzę zombiaka jadącego na kurczaku. Nie znowu. Może tak, mordę, a to jest egry zombie! No właśnie o tym kwadracie mówiłem. A już widzę o co chodzi. Kurczę, nie wiem. Ej, no to było kozackie. Ja, ten King Slime jest dopiero na tej wyspie, to nawet nie ma po co tam wchodzić. To może spadnie. A gdzie poszedłeś? Wątpię. Jakby ci to powiedzieć, gdzie jest słońce? Tam jest zachód, czyli na południe. Idź na południe. Zachód, wschód, południe. No, na te lewo od słońca. Jak patrzysz na słońce, to na lewo.
Kurczę, ja bym się nie obraził. Idziemy. Ja bym się nie obraził, jakby z tych kurczaków wypadało coś więcej niż pióra, które pozorom, bo za chwilę ja umrę z głodu. Znaczy, ja coś, też, mnie, nie coś mnie zabije, bo mi... Widzę Janaka, widzę Janaka. Widzę Janaka unoszącego się w powietrzu. Kordy. Nie lewituje, ale... Cheater, cheater. O, tak, widzę. Jest. Tam jest na górze. Ach, znowu chciałem wcisnąć automatycznie bieganie. Tak samo jak otwieranie EQ i wyrzucanie randomowych itemów na ziemię, to jest objaw zbyt długiego grania w WoWa, bo na tych przyciskach są strajfy. Kurczę, bije mnie głód. O, za długo gram właśnie w CS. Tak, tak się kończy w rzeczy. Ale by było śmiechowe, jakby tak spadł na łeb. Kiedy spadały. Tyle mam do żarcia, sorry. Wiesz co, ja mam mózg. I o, mam trochę Rotten Flesha. Znowu kurczak szaleje. Ja myślę, że się możesz do tego zacząć przyzwyczajać, które pozorowe. Jedzenie, do jedzenia zgniłego mięsa? Też. Bardziej do tych świrujących kurczaków. Chyba, że wkrótce ja mam w ogóle hełm. Ktoś to naprawi. Ja mam hełm. Zombiaka? Albo od tego zapadającego Warriora, czy jakoś tak. Brakuje mi polskich słów. Dobra, wojownika? To co, kończymy tutaj? Wojownika. Tak, myślę, że poczekamy, aż spadnie slajmowy deszcz i zobaczymy się w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii wkrótce. No, dokładnie. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.